Dzień dobry, mam na imię Elżbieta, jestem właścicielką agroturystyki Miętowy Zakątek, która jest zlokalizowana w przepięknym Beskidzie Niskim. Największym atutem tego regionu jest bogactwo przyrodnicze, przepiękne lasy i niezliczona ilość szlaków turystycznych. Beskid Niski jest jedną z niewielu krain w Polsce, które nie poddały się jeszcze masowej turystyce, więc można odnaleźć tam spokój. Wyjątkowym atutem tej okolicy jest wszechobecny język łemkowski. Nawet nazwy miejscowości pisane są w języku łemkowskim, ponieważ jest to okolica, którą zamieszkowało wielu Łemków. Można czerpać z ich historii oraz tradycji, które kultywują. Kuchnia łemkowska jest nazywana kuchnią jałowej ziemi. Podstawowe składniki wykorzystywane w tej kuchni to olej lniany, kapusta, ziemniaki, cebula, a także grzyby. Najczęściej są to rydze. Ja specjalizuję się w wyrobie przetworów z rydzy oraz w zupie krem z rydzy. Jest to bardzo ciekawy grzyb, którego ponieważ ma oryginalny smak. Oprócz tego specjalizuję się w wyrobie naturalnych kosmetyków. Są to głównie mydełka ekologiczne, naturalne perfumy i kremy. Turystom szczególnie polecam szlaki turystyczne oraz spacery, podczas których można znaleźć niezliczoną ilość ziół. Prowadzimy w pensjonacie kreatywne warsztaty zielarskie z zajęciami terenowymi oraz z wyrobem naturalnych kosmetyków. W planach są również warsztaty literackie organizowane w plenerze. Te warsztaty pomogą uczestnikom zobaczyć piękno Beskidu Niskiego, który inspiruje do powstawania wielu dzieł. W okolicy zdecydowanie warto odwiedzić słowackie miasto Bardejów, które jest wpisane na międzynarodową listę UNESCO. Znajduje się tam wiele atrakcji turystycznych, m.in. piękny rynek oraz ulica Johna Lennona, przy której znajduje się Muzeum The Beatles. Warte odwiedzenia jest również uzdrowisko Bardejowskie Kupele, gdzie znajdziemy pijalnię, w której można skosztować kilkunastu rodzajów leczniczej wody mineralnej. Po polskiej stronie polecam szlaki turystyczne oraz przepiękny szlak architektury drewnianej, czyli cerkwie znajdujące się w Beskidzie Niskim.